Jacek Dukaj, Ksawras Wyżryn i inne fikcje narodowe. Wydawnictwo literackie. Czyta Adam Ferenc. Prusy wschodnie, Bukowina. Z północy nadleciał klucz szturmowych śmigłowców. Wiczko uniósł rękę i Amerykanin zamarł w pół kroku. Gapili się w szare niebo, przez bezlistne jeszcze gałęzie drzew. W tej części lasu rosnących bardzo gęsto. Wąskie, ciemne maszyny z emblematami rajch na bokach, czarnymi krzyżami, przemknęły ponad nimi w dźwiękowej chmurze rozedrganego grzmotu. Jeden, dwa, trzy, pięć, siedem. Jak apokaliptyczna szarańcza. Smith żałował, że nie ma na głowie kołpaka. Byłoby świetne ujęcie. Gdy zniknęły, spojrzał na zegarek. 6.16. Często tak? spytał Ślązaka. Przemytnik wzruszył ramionami. Roskie ich ostrzeliwują, ale bez przekonania. Od śmierci Stalina nie było na Pomorzu poważnego incydentu. Przecież pan wie, prewencja. Przekraczają granice o 30 kilometrów i więcej. Moskwa nawet nie ma pretensji. Strzelają do tych, co trzeba. Rozmawiali po rosyjsku, bo Smith. W niemieckim był słaby, a Wiczko bał się przeciwpiechotnych min językowych. Szli lasem już pięć godzin. Granice i pas zmilitaryzowany opuścili jeszcze przed północą, lecz z uwagi na układ dróg i ukształtowanie terenu nie mogli kierować się bezpośrednio na południe i w efekcie za radą Ślązaka maszerowali jakimś przedziwnym, równoleżnikowym halsem. Bo tutaj drogi biegły niemal wyłącznie ze wschodu na zachód. Prusy nie istniały dla rosyjskich planistów. Smith miał w komputerze mapę, ale już kilkakrotnie zdążył się przekonać, iż odpowiada ona rzeczywistości w stopniu dalece niezadowalającym, mimo że, zgodnie z informacją producenta programu, aktualizowana była podług danych z satelitów geodezyjnych zaledwie siedem miesięcy temu. Czyżby wojna powodowała przemieszczanie się autostrad? Wiczko śmiał się, szyderczo w odpowiedzi na narzekania Amerykanina. Nic nie jest niezmienne. Znajdowaliby się już znacznie dalej, gdyby nie nocna eskapada przemytnika po nowe, to znaczy stare, ubranie dla Smitha. Zmusiła jena do zdjęcia i zniszczenia paramilitarnego stroju, jaki wyszykowała dlań specjalnie na tę okazję główna pruska ekspozytura sieci w Allenstein. Miast niego reporter wdział grube, brudne i cuchnące łachy, które wiczko wycyganił od znajomego. Nawet niespecjalnie pasowały na Smyta. Dobrze, że butów nie kazał mi wyrzucić, myślała Jen. Bo potem po marszu okazało się wprost mordercze. Plecak ciążył Amerykaninowi kanciastym głazem. Szli i szli. Już nawet nie miał siły się bać. Było mu wszystko jedno. Gapił się bezmyślnie na plecy idącego przed nim mężczyzny i podsycał w sobie irracjonalną nienawiść do ślązaka. On mógłby być moim ojcem, dyszał bezsilnie. Czterdzieści, pięćdziesiąt lat, chudy, kościsty, czarnooki, czarnowłosy, zarośnięty. Zawsze z papierosem w ustach, ustach o nierównej i szczerbatej linii żółtych zębów. Wór na plecach, czapka na głowie, szyderstwo na twarzy. Może to zdrajca? Może wtyka? Może po prostu chciwy morderca, który zarżnie mnie podczas snu. Cholera go tam wie. Kwadrans później przesunęło się ponad nimi te same siedem helikopterów, wracały do bazy. Ostatni siódmy, cokolwiek spóźniony względem reszty, ciągnął za sobą brudny warkocz dymu. Leciał nisko, chybotliwie. Widzieli go ze szczytu wzgórza pomiędzy drzewami. Podniósł się jeszcze raz i drugi, zajęczał rozpaczliwie wirnikami i spadł w las. Huknęło. Gorący pióropusz gazów i popiołu wyrósł w bladoszare niebo. Z północy zawróciły dwie maszyny. Pokołowały nad wrakiem, lecz w końcu odleciały. Widocznie nie pozostało nic do ratowania. Wiczko i Smith schodzili ze wzgórza. Wiatr zamarł i czarny słup śmierci stał pionowo, prosto na ich drodze. A nie widzącym wzrokiem spojrzał na zegarek, jakby ów odruch zwyczajności był w stanie przewrócić mu dawno utracone spokój umysłu. 6:42. 30 marca 1996 roku. Mord o zimnym poranku. Niech szlak trafi Polska. Wieczorem przy ognisku Wiczko snuł swe przemytnicze opowieści. W osiemdziesiątym w trzecim miesiącu po jego śmierci, tak na początku lutego, zapadł tu gdzieś w okolicy transport wojskowych butów. Ciężarówka cała. Kamasze zaraz się pojawiły na rynku. Wóz ponoć do jeziora poszedł. Szum taki sobie nic specjalnego. Potem to samo z mięsem. A potem, uważasz jaki przeskok? Zwinęli ze szelonu atomówkę. <grym> Dasz pan wiarę? Pociągiem ją wieźli na bocznicy stała. Toż dopiero czerwonoarmiejców szlak trafił. Paru ludzi podmór więcej na Sybir, ale bombki nie. Chodziły tu całe bataliony z psami. Węszyli jak wściekli psy i ludzie. Wykarczowali nawet kawał lasu. Pojęcia nie mam po jaką cholerę. Ze trzy niedziele tak trwało. Nie mogłeś spojrzeć w niebo, żeby nie zobaczyć helikopterów. Jak muchy nad trupem. Niemcy podobno się rzucali, że niby wzmożona aktywność wojska i tak dalej. Na pewno wiedzieli. Znajomy, co siedzi w leśniczówce pod granicą, no to on sobie łapał tam Radio Z, Prus, bo tak blisko to jednak nie dało rady zagłuszyć. I to radio o wszystkim otwarcie mówiło, więc stąd żeśmy wiedzieli. Już wtedy zaczęli ludzie coś podejrzewać, bo nikt nie znał tych gierojów od butów i mięsa, a na trupa była komu pieprzona atomówka, ani użyć, ani spylić, więc poszła gadka, że to nie tutejsi. I w ogóle nie nasi, i że pewnie polityczna sprawa. No bo jak kamień w wodę. A taka bomba to jednak kawał skurwysyństwa. Podobno dźwigiem ją wyciągali z jakiejś rakiety. Dźwigiem, mister Smith, dźwigiem! No więc ja myślę, że teraz z tą Moskwą to wszystko prawda. Oni już wtedy wiedzieli, już sobie zaplanowali, jak tylko on zdechł. Śmierć Stalina to wyznacznik nowej ery, jak narodziny Chrystusa. Wystarczy zaimek on, jego, wiadomo o kogo chodzi. Już wcześniej to spostrzegł Tu wszyscy mówią jakoś tak krzywo W bok, po okręgu i paraboli Przestrzeń ich słów wypaczona jest Przez wielkie, niewidoczne masy czarnych dziur obyczaju, Do których niebezpiecznie się zbliżać Bo mogą wciągnąć, zassać Wiczko na przykład O czym on opowiadał? O kradzieży bomby? Nie On mówił o ksawrasie wyżynie. W końcu wszystko sprowadza się do niego. Ksawras wyżrym. Ksawras wyżrym. Spotkałeś go kiedyś? Ślązak strzelił spojrzeniem ponad ogniem. Wsadził w płomienie patyk. Bo co? Nic. Ciekawy jestem. Da Bóg. Sami go spotkacie, to się dowiecie. Wcześniej czy później. Smith nic już nie rzekł. Przewrócił się na drugi bok plecami do przemytnika i zasunął śpiwór. Przed sobą miał swój roztańczony cień odpłomienny i las, i noc, i niebo bez gwiazd i księżyca, bo ciężko zachmurzone. Aby zasnąć, musiał się uspokoić, ale myśli wymykały mu się spod kontroli. Znajduje się w strefie wojny, dumał. Tu śmierć. Podążam ku śmierci. Ksawra z wyżrym. Ksawra z wyżrym. Przekleństwo na niego. Przekleństwo na nich. Wreszcie zasnął, nieuspokojony. Zmogło go zmęczenie. Rano, zanim wyruszyli w dalszą drogę, wysłał krótki meldunek. Parę słów ręcznie wklepanych. Przez granicę bez problemów. Idziemy ku Wiśle. Możliwe opóźnienie. Dlaczego nie pomyśleliście o ubraniu? Szło to wąskim stożkiem do satelity, z niego do kolejnego i potem bezpośrednio do centrum WCN w Nowym Jorku. Więc raczej nie istniało zagrożenie pod słuchem. Zresztą, gdyby nawet. Niczego to nie zmieniało. Smith po prostu nie miał żadnej innej możliwości komunikacji z siecią. Około południa Wiczko zdecydował, że wyjdą na drogę. Byli już dosyć daleko od granicy. Ajen nic nie powiedział, ale strach ścisnął mu żołądek. Teraz dopiero się zacznie, pomyślał. Przypomniał sobie Frazera, Mekhacza, Wardę. Przypomniał sobie ich filmy, ale nic nie powiedział. Jest strach słowotoku i jest strach milczenia. A ten drugi nieporównanie głębszy, bo już bezmyślny. Zwierzęcy, całkowicie ulegający nadziei chwili, wyszli z lasu na pobocze i z pobocza na szosę wąską, starą asfaltówkę z mocno wyblakłą, białą linią. Szosa skręcała dość często i widzieli jedynie jej stumetrowy odcinek. Z obu stron ucięty szarymi ścianami lasu. Było to miejsce tak anonimowe, żadnego drogowskazu, nawet drobnych śmieci w rowie, niczego że aż jakoś symboliczne. Smith zachłannie rozglądał się dookoła. Nie takie przestrzenie wybierano do kolorowych panoram nieuchwytnego ksawrasa. Biczko wskazał kierunek i ruszyli. Już nie jeden za drugim, ale obok siebie po cywilnemu. Ślązak z prawej, Amerykanin z lewej. Niebo było blado popielate i smętnie zaciągało się, potarganymi wstrzępy chmurami, z których rzadka skapie coś więcej niż chorobliwie anemiczny kapuśniak. Z owej straszliwej nudy obrazu, strach wykrzesał Smithowi okrutną zapowiedź rychłego nieszczęścia. Zgodnie z rytmem scenariuszowego przekładańca filmowych sekwencji, napięcia i rozprężenia. Bo całość smytowych doświadczeń i pamięci zdarzeń i zachowań tego świata, w odróżnieniu od świata Nowego Jorku, pochodziła z kina i z telewizji. A umysł tego przecież nie segreguje. Skoro cisza, to przed burzą. Skoro spokój, to przed bitwą. Wiczko próbował podjąć rozmowę, ale Smith milczał. Przejechał samochód i nawet nie zwolnił. Przemętnik nie zwrócił uwagi. Potem przejechał facet na rowerze. Facet na rowerze był bardzo stary, bardzo pomarszczony. Na nosie tkwiły mu okulary w pękniętych rogowych oprawkach, ze szkłami, sądząc po grubości, pancernymi. A dłonie miał, dłonie i palce, to on miał takie, jakich Smith w życiu nie widział: patykowate a gruzłowate, plamiście przebarwione ptasioszponiaste, a zarazem dziecinnie słabe. Palce o różnej długości, palce bez paznokci, palce bez stawów, palce o kości przeżierającej przez mięso. Zatrzymał się i poprosił Wiczkiego o papierosa i ogień, bo zauważył, że tamten pali. Przemytnik poczęstował okularnika. Zakurzyli z rozkoszą, przez dym wymieniali po rosyjsku krótkie, mrukliwe uwagi bez znaczenia, zadowoleni z chwili. A patrzył na to z boku, z własnej woli odsunięty poza ich spojrzenia. Patrzył, słuchał. W końcu facet wsiadł na rower i odjechał. Podjęli marsz. Smith idąc zbierał się w sobie i zbierał, aż w końcu zapytał Wiczkiego, chociaż mimo wszystko nie o to, o co chciał. Co mu się stało w te palce? Wiczko zrobił zdziwioną minę. Skąd mam wiedzieć? Prychnął, nie wyjmując papierosa z ust. Godzinę później po kolejnych dwóch samochodach, również należących do serii zaprojektowanych osobiście przez Stalina, ponurych, kanciastych, monumentów szos, co żrą paliwo niczym czołgi, minęły ich. Zabytkowy traktor ciągnięty przez starego konia oraz furmanka. Wiczko w marszu zgadał się z woźnicą i ten zgodził się podwieść wędrowców. Wskoczyli od tyłu. Smith z ulgą wyprostował bolące nogi. Woźnica, młody chłopak krzywo zamocowanej żuchwie, obejrzał się na głośne westchnienie Aena. — Z daleka? — spytał. — No. — odmruknął Smith. — Może byście spuścili kawałek tego, co tam targacie? — wskazał batem na plecaki. — Lepiej patrz przed siebie, synu. Włączył się Wiczko. — Bo ci kobyła zlezie z drogi, i w minę wdepnie. Je tam. Ona nauczona. Przynajmniej tyle, że nie gada. Hm. W wilje na krok nie puszczamy ich z zagrody. Zaśmiał się krzywo szczęki. Smith nie zrozumiał dowcipu. Spojrzał na ślązaka, który zapalał już kolejnego papierosa. No i czemu tak kopcicie bez ustanku? Warknął Ajen, irracjonalnie rozeźlony. Wiczko wzruszył ramionami. Bo mam raka, odparł. Furman zachichotał. Po chwili przyłączył się do niego sam przemytnik. Smith odwrócił wzrok. Pan skąd? Spytał go po jakimś czasie chłopak z Kozła. Spróz? Smith nie mógł tego zrozumieć. Jego rosyjski nie różnił się niczym od rosyjskiego tamtych. Ubiór, jeśli to możliwe, był jeszcze bardziej zeszmacony od Wiczkowego. Nie istniały też żadne identyfikujące znaki szczególne. A jednak ów wieśniak już po kilku minutach bezbłędnie rozpoznał w nim cudzoziemca. Smith nie mógł tego pojąć. Spojrzał bezradnie na Ślązaka. — Ta z Prus, z Ameryki, z Księżyca! — zamamrotał ów w odpowiedzi na tę desperacką prośbę o ratunek. Wytłumaczył mi, że to z uwagi na brak benzyny. Nie istnieje coś takiego jak wolny obrót paliwem, są tylko przydziały i czarny rynek. Oddziały Armii Czerwonej operujące w europejskiej strefie wojennej pochłaniają 90% dostaw ropy. Azjatyckie rurociągi są dziurawe, jak Rzeszoto. Na dodatek ludzie wyżryna wysadzają je z morderczą regularnością coraz to inną nitkę. Do Republiki Nadwiślańskiej dociera już do prawdy niewiele. Póki co, rzekł mi, Kaukas i Stambuł siedzą cicho, ale niech się tylko odmrozi dżihad, to po tej stronie Odry nie uświadczysz ni kropli benzyny. Ja się tego uczyłem jeszcze w Nowym Jorku, z tych nudnych, naukowych opracowań. Ekonomia wojny to nie jest pasjonujące zagadnienie. W każdym razie nie było dla mnie. Ale teraz, ale tutaj. Objawiają mi się owe mechanizmy w działaniu. Już rozumiem, wojna to zwierzę. To jest żywy organizm, pasożyt na ciele narodów. On rośnie z polityki, ekonomii, religii, strachu, z wszystkiego. Wszystko pożera, wydala śmierć i zniszczenie. Jego biologia stanowi o życiu tych ludzi, teraz również moim. Owo zwierzę, ono ma swoją młodość, ma wiek dojrzały, ma starość, ma swe wdechy i wydechy, ma zimę, ma lato, ale nie są to zimy i lata i Ziemi. Ci ludzie już instynktownie pojmują owe cykle. Potrafią je przewidzieć i przystosować się do zmieniających się warunków, jak do suszy, deszczu czy mrozu. Zwierzę jest ich bogiem. Z obawą i nadzieją spoglądają w jego chmurne oblicze. Z drobnych oznak odczytują nastrój bóstwa, gdzie padnie palący wzrok, czego dotknie karząca dłoń. Kulą się w swych domach, gdy ponad Grzmią bombowce. Jego uliczni kapłani w brudnych mundurach, z kanciastymi włodami w chłopskich rękach. Posiadają nad nimi władzę śmierci. I jeden ruch położonego na cynglu palca. Zwierzę jest zwierzęciem. I nie zna słowa litość. Nie zna żadnych słów. Żyje. To wystarcza. Na wiosnę ruszy wschód, Rzeczewiczko który zdążył już doskonale poznać nawyki bóstwa. Na wiosnę ruszy wschód i ruskie będą musiały się przerzucić za Kaukas i Amur. Odpuszczą sobie Europę. Wtedy podniesie się Weżryn. To wszystko jest wzajemnie sprzężone, powiązane. Nici biegną przez całą kulę ziemską. Zwierzę swymi fraktalowymi mackami dosięga ostatniego jej zakątka. Nie byłoby ksawrasa, gdyby nie syn Mahometa. Ale i syna Mahometa by nie było, gdyby nie Chiny. Lecz z drugiej strony, gdyby nie Chiny, nie byłoby również traktatu berlińskiego. A traktat berliński, ta międzypaństwowa licencja na zabijanie, wystawiona dla Moskwy przez Ligę Narodów i sygnowana przez USA, Rzeszę Niemiecką, Zjednoczone Królestwo i Dwunastą Republikę, to jest najochydniejszy dokument w dziejach ludzkości. Rzeczy pierwsza jej połowa. To jest błogosławieństwo pokoju, ratujące nas od nieuchronnego winnym wypadku wybuchu II wojny światowej. Rzecze połowa druga. Ja zmieniałem zdanie w zależności od towarzystwa i kontekstu rozmowy. Tak naprawdę niewiele mnie to obchodziło. Obawiam się, że i teraz jest ono dyktowane wyłącznie przez strach. Lecz poprawdzie. Co motywowało samych twórców traktatu? Jeśli nie polityczny lęk właśnie. Zwierzę żywi się wszystkim. Oni, którzy żyją w cieniu jego cielska, zaczyna to do mnie docierać. Wszak to już ósmy rok wojny. Rośnie tu całe pokolenie, dla którego pokój jest stanem nienaturalnym. A nawet ci, którzy dobrze go pamiętają, oni też inni. Nic dziwnego, że mnie ów wieśniak rozpoznał. Nie jestem z jego świata. Nawet nie zdaję sobie sprawy, czym się wyróżniam co najwyżej mogę zauważyć ich w moich oczach dziwactwa. A przecież to nie tylko wojna to także nieśmiertelny Stalin. Bogowie tej ziemi nie są moimi bogami. Wiczko, który stoi jedną nogą tu, a drugą po tamtej stronie granicy on też zdaje sobie z tego sprawę posiada skalę porównawczą kiedy go pytam kręci głową nie jest polakiem nie jest niemcem jest ślązakiem paszport co prawda którego przecież nie ma przy sobie oznajmia go obywatelem rzeszy ponieważ taka jest terytorialna przynależność śląska genealogia zaś polakiem ponieważ wyłącznie taka krew płynie w jego żyłach ale on przeczy ślązak Brzmi to nieomal jak wyznanie wiary. Podobnie ów jego z bezczelnym uśmiechem obwieszczony zawód, przemytnik. Jeszcze w prusach, ledwo nas sobie przedstawiono, on pośpiesznie dodał, tylko tymi zakazanymi. Tu obowiązuje inna gradacja wartości. Jedyny wolny handel to przemyt, właśnie. A ponad połowa przemytu do EWZ to broń. Czy Wiczko handluje również tym konkretnym, zakazanym towarem? Czy to dlatego Frazer polecił go do przerzutu oraz jako osobę mającą bardzo dobre kontakty z rebeliantami? Ponieważ to Wiczko ich uzbraja? Trudno powiedzieć. Przecież go nie spytam. A może właśnie powinienem? Może to normalne? Może by się nie obraził? Przypomina mi się ten facet na rowerze, jego palce. To na pewno ofiara któryś z trzech atomówek wojny bolszewickiej. Wiczko tylko wzruszył ramionami. Te wszystkie zdjęcia, te zdjęcia, co wygrywały wszelkie możliwe konkursy fotograficzne. Jakie potwory tu jeszcze zobaczę? Ci wszyscy dziennikarze, reporterzy mordowani strzałem w tył głowy jako szpiedzy, kołpak ciąży mi w plecaku kamieniem nagrobnym. Strach, niczym wielka, szara, betonowa równina. Wleczemy się przez ten kraj tak powoli, jakby specjalnie prosząc się, by nas złapano. Wiczko mówi jutro. Jutro dotrzemy do Grudziądza. Ale ominiemy miasto. Przy miastach blokady, kontrole. Gdybyśmy tylko mogli skombinować, skądś samochód. Ale nie ma szans. Tu osoby prywatne nie dysponują wozami. Nawet taksówki są z wojskowego przydziału. Po złożeniu podania i łapówki, wszystko jest powiązane ze wszystkim, zginę, czytał z uwagą swoje nowe dokumenty. Nazywał się teraz Jachim Welcman. Jestem Żydem? Jesteś Żydem. Nazywał się Jachim Welcman. I był Żydem świeżo repatriowanym z syberyjskiej podbiegunowej Palestyny. Nie znam hebrajskiego ani idisz. I bardzo dobrze. Ile masz lat, gdzie się urodziłeś, nie masz prawa ich znać. Czy ja wyglądam na Żyda? Tylko się nim poczuję, a zaczniesz wyglądać. Zanim się nauczę całej tej legendy, lepiej naucz się szybko. — Zrozum, mister Smith, zrozumcie, Welzman. Te, które wam dali w Rastenburgu, były do niczego. — Mówili, że oryginalne. Nie w tym rzecz. — A w czym? Wiczko wzniósł oczy do nieba, splunął, przesunął peta na wargach. — One robiły cię Polakiem. — Dolów to taki kamuflaż. — Ty nawet śmierdzisz inaczej. Każdy głupi by się zorientował po dwóch minutach. Z was taki Polak, jak ze mnie Amerykaniec. A Żyd to może być, co? A Żyd może być, boście nie na Syberii. Toż na Syberię dałbym wam właśnie papiery nadwiślanina. A tutaj od 55 przez 40 lat nikt Żyda na oczy nie widział, więc jesteście bezpieczni. Jestem bezpieczny. Jesteś bezpieczny. Tylko za bardzo nieszczerz tych swoich śnieżno-białych ząbków. Kłócili się jeszcze o szczegóły. Przecieżem nieobrzezany, sarkał Smith Weldman. I co całe szczęście, wiczko na to. Bo dopiero brak na napletka nasunąłby podejrzenia. Syberyjskich Żydów obowiązywała w tym względzie selekcja negatywna. Kuta zdecydowało o życiu lub śmierci. Przed rękoma koma obrzezanych wzniesiono wszystkie trzy kosmodromy. To między innymi ich niewolnictwo trzymało w ryzach ekonomiowe księżycowe plany pięcioletnie. Obrzezany, znający hebrajski, mógłbyś być każdym, ale nie radzieckim Żydem. Szli pieszo. Szli nając się do roboty na Śląsku. Jakiej znowu roboty? pytał Smet. Byle jakiej wzruszał ramiona miwiczko. I co mam powiedzieć, jak spytają, że byle jaki? Mhm. Wreszcie Ajen zrozumiał, że tutaj nawet kłamie się inaczej. Nie powinien próbować ługać samodzielnie. Nie zna kryteriów, podług których buduje się tu wiarygodne kłamstwa. Co gorsza, samodzielnie nie powinien również mówić prawdy, bo mimo jego woli, może ona zabrzmieć niczym najgłupsze kłamstwa. Tak naprawdę rzecz jasna nie szli na Śląsk. A gdzie? To się zobaczy. Nie wiesz? Się dowiem, odpowiadał flegmatycznie przemytnik. Się dowiem, jak będzie pora. A cóż to znaczy do cholery? Jaka pora? Pora na co? Na niego, synu. Na niego. Oznaczało to ni mniej, ni więcej, że póki co także wiczko. Nie znał miejsca pobytu Ksawraca Wyżryna. Smyta to załamało. — Zabiją mnie, a nawet nie zdążę go zobaczyć — mamrotał wściekłe przepowiednie. 7 kwietnia po raz pierwszy nocowali pod dachem. Było to jakieś małe miasteczko nad wąskim dopływem Wisły. Nawet nie zapamiętał nazwy. Ani miasteczka, ani dopływu. Dotarli już do strefy niedawnej aktywności — AWP. Mijali pogorzeliska. To nie to samo, co owe helikopterowe rajdy nadgraniczne. Tutaj trwała wojna totalna, a ludność cywilna stanowiła taką samą zmienną w jej równaniu, co pogoda, ukształtowanie terenu lub jakość dróg. Zbuntowane dywizje Wielkiej Czwórki, Aumasow, Ruda, Gajnicz i Avlicius, akurat na tyle uwagi zasługiwały. Siedem pruskich śmigłowców. Tutaj na południu, bliżej gorącego serca EWZ, zaczynała się kraina ksawrasa-wyżryna. Stara pieśń. Im więcej gór, tym więcej wolności. Więc maszerując ku górom, maszerowali prosto w paszczę zwierzęcia. Już pierwsze czołgi na drogach. Już brudne ciężarówki z brudnymi żołnierzami. Już świeże groby przy poboczach. Smith szedł i patrzył, jakby miał kołpak na głowie. Dziecko bez ręki, krowa bez nogi, z drewnianą protezą, kulejąca po ogrodzonym kolczastym drutem pastwisku. Dziecko nie ma protezy, bo nie potrzebuje, a poza tym jeszcze rośnie, a poza tym nie wiadomo, czy dożyje. Ludzie na drogach, masowe migracje. Ruchy robaczkowe zwierzęcia przesuwają ich w dół i w górę jego układu trawiennego. Tak dobrze, tak dobrze, szepczewiczko. Nikt nie kontroluje uchodźców. Mongolscy dzierżyciele włodów, ustawieni przy skrzyżowaniach, odchodzą od ognia jedynie wtedy, gdy wypatrzą kogoś z wyglądu na tyle zamożnego, by był w stanie zapłacić okup, łapówkę, grzywnę, mandat, czy jak to się aktualnie zwie. Ale tu wszyscy w szmatach i sami jak szmaty. Cywilnych samochodów nie uświadczysz już w ogóle. Sporo rowerów, wjezdni, wyrwy, szramy po odłamkach. Czasami w zasięgu wzroku jakiś stary wrak łazika, transportera, opancerzonego czołgu. Smys z przyzwyczajenia odprowadza go płynnie spojrzeniem. Dwie kontrole, ale przechodzą bez problemu. Rozmawia Ślązak, a milczy. Trzeba wypytywać ludzi, bo brak drogowskazów pozostały jedynie owe wyznaczające granice miast, betonowe monumenty, których nie dało się usunąć. Ogłaszają betonową cyrylicą obecność jeszcze większego betonu. A oni idą. Idą. Smet widzi więcej niż rozumie. Tu już prawie nie ma mężczyzn. A no nie ma. Co to jest? Kapliczka? Ta, Matki Boskiej Saperskiej Przemętnik wciąż jednak obcy kiedy on żartuje, kiedy mówi serio nie sposób rozpoznać czy rzeczywiście ma raka potwierdził, gdy go AN spytał lecz ten przypuszcza, że to z przekory teraz woli nie pytać to go upokarza idzie w nieznane. 7 kwietnia po raz pierwszy nocował pod dachem dachem niegdyśszego domu partii, teraz przerobionego na schronisko dla uchodźców, bo to już był pierwszy krąg EWZ. Połowę tego miasteczka zeszłej jesieni zniszczono w anonimowym nalocie anonimowych samolotów z anonimowej jednostki. A to się szerzy, jak zaraza mógł wyjść na próg domu. I objąć panoramicznym spojrzeniem całość pobliskiego cmentarza. Długie rzędy grobów, pojedynczych i zbiorowych, anonimowe. Rzadkie zasieki drewnianych krzyży wyznaczały granice emanacji. Na ścianie budynku ktoś nabazgrał kredą po polsku – zajebać wszystkie wróbelki. Smith stoi, pali wiczkowego papierosa. Powoli, ostrożniej, i z niesmakiem. Zachodzące słońce wyciera cienie na błoto werandy. W tej chwili po raz pierwszy odczuwa swoją tutaj obcość w sposób czysto fizyczny, bo jakimś zwierzęcym rozedrganiem instynktów dreszcze przebiegają mu po plecach. Jestem Żydem, który się przebudził w środku katolickiej mszy. Podchodzi do Ślązak. Welcman! Co? Zabili Czerniszewskiego. Wróciwszy do wnętrza domu partii, uchodźcze dzieci o brudnych twarzyczkach plątały mu się pod nogami, ganiając z krzykiem po całym pomieszczeniu. A to była jedna wielka hala, bo wyburzono wszystkie ściany wewnętrzne budynku. Zaczął w myśli liczyć, która to już z kolei śmierć nielegalnego prezydenta nieistniejącej Polski. Piąta, szósta, tak jakoś. Umieram on średnio raz do roku, ostatnio trochę częściej. Władimir Czerniszewski, profesor matematyki. Samozwańczy bohater, posępny starzec. Ajatolach tej katolickiej dżihad. Smyt dotarł do swego plecaka, usiadł. Oparł się plecami o zimny beton. Nikt nie zwracał na niego uwagi. W domu uchodźców kłębił się tysięczny tłum. Krzyki, zamieszanie, chaos wizualny i dźwiękowy kryły każdego szarą maską anonimowości. Pogrzebał w plecaku. Na ślepo, na wyczucie włączył komputer. Ze schowka wyjął skrzata i wetknął go sobie w ucho, zasłaniając dłonią płasko przyłożoną do głowy niby dla oparcia. Smys Tuż po przekroczeniu niemiecko-rosyjskiej granicy zaprogramował był maszynę na ciągły monitoring, archiwizację i uaktualnianie serwisu informacyjnego WCN, którym stacja za pośrednictwem swych niezliczonych, muszych satelitów, bezustannie bombardowała każdy zakątek ziemi. Teraz skrzat ją recytować mechanicznym szeptem ostatnią porcję newsów. Rzecznik emigracyjnego rządu Japonii przedstawił na konferencji prasowej w Honolulu satelitarne zdjęcia przedstawiające młodego cesarza Japonii na dziedzińcu chińskiego więzienia. Sir Jeffrey Risk, minister do spraw kolonii Zjednoczonego Królestwa, potwierdził doniesienia o wzmocnieniu singapurskiego garnizonu jednostkami specjalnymi wobec zamieszek spodziewanych w dziesiątą rocznicę powstania. Prowadzone walugę i rozmowy persko-egipskie nie zakończyły się porozumieniem, co jeszcze bardziej oddala termin odblokowania kanału sueskiego. Na wschodnim froncie wojny meksykańskiej doszło do drobnego incydentu: dwóch zabitych, liczba rannych nieznana. Bałkańscy korespondenci sieci donoszą o powszechnych tam plotkach o wyruszeniu na północ oddziału pułkownika Wyżryna. Rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji wydał oświadczenie podtrzymujące twierdzenie o śmierci Władimira Czerniszewskiego, przywódcy nadwiślańskich bandytów. Tym razem jesteśmy pewni, mamy potwierdzenie z satelity: Czerniszewski nie żyje. Na własne oczy widziałem, jak rozerwało go na strzępy. Rzecznik nie kryje, iż posłużono się bombą implantowaną w organizm jednego z bandytów. Bomba wybuchła po uzyskaniu odczytu aktywności mózgu nieświadomego nosiciela ładunku. Odczytu oznaczającego bezpośrednią bliskość Czerniszewskiego. Rzecznik nie skomentował wyrażonego przez dziennikarzy przypuszczenia o przekazaniu tej techniki NKWD przez amerykańską NBI. Choć jak wiadomo, jedynie wywiad USA dysponuje podobnymi Smith wyjął z krzata. Więc żyje, nie żyje? Trudno orzec. Rosjanie już nie takie dezinformacje puszczali. Nie można być pewnym niczego. Nie można wierzyć nikomu. Tu nie chodzi o to, że kłamią. To prawda się zmienia. Jaka jest prawda o samym Czerniszewskim? Syn polskich aparatczyków, z sowietyzowanych prominentów ery wczesnego Stalina, profesor matematyki, bandyta, patriota, samozwaniec, marionetka wyżryna wszystko i nic. Wszak to był niemal przypadek, że jego wówczas, po zdobyciu krakowskiej wieży telewizyjnej, właśnie jego użyto do odczytania protestu przeciwko przygotowywanemu traktatowi berlińskiemu, ponieważ odpowiednio dostojnie wyglądał, ponieważ miał odpowiednio poważny głos, ponieważ znał niemiecki i angielski, i ponieważ był pod ręką. A potem jakoś to już poszło. Zapewne on sam nie do końca wiedział, jak prezydent. Polski. Nikt go nie wybierał na to stanowisko, sam się mianował. Bo i o żadnych wyborach nie mogło tu być mowy. Prezydent Rzeczypospolitej Polski, a że śmiesznie brzmi, tylko w obcych uszach. Polski nie ma, ale jest i prezydent, więc niby Polska jest. Tak właśnie wygląda logika tej wojny. Działania na pozór absurdalne okazują się posunięciami bardzo pragmatycznymi. Bo obliczonymi na wywołanie wrażenia na tych ludziach, a ci ludzie mają doprawdy dziwne wyczucie absurdu. Nawet gdyby im pokazać uciętą głowę Czerniszewskiego, nie uwierzyliby. Ale i sam Smith zaczynał już dostrzegać w tym pewną prawidłowość. Otóż jest życie człowieka i jest życie legendy, a oni tu nie mają swojego hollywood. Achim. Podniósł głowę. Co? Idę. Gdzie? Zostań, wrócę, to ci powiem. Może już. Tak? Nic. Wiczko strzepnął do wnętrza, do popiół z papierosa. Uśmiechnął się krzywo. Smithowi mocniej zabiło serce. On? Siedź. On powiedz, czy siedź do cholery. Cóżeś taki zrywny? Gdzie ci się tak śpieszy? Do piachu? Został sam. I wtedy zauważył ludzi. Stracił dystans. Nagle, bez ostrzeżenia, bez stanów pośrednich, trzask zalała go fala empatii. Jadł jabłko, stare, zasuszone, zapewne robaczywe. Podeszła dziewczynka i poprosiła o kawałek. Wyjął scyzoryk, odciął. Aż mimowolnie otworzyła ze zdumienia usta. Nie liczyła na spełnienie prośby. Przyjęła poczęstunek, spoglądając na Smytha z zaciekawieniem. Na oko nie miała więcej niż dziewięć lat, ale najprawdopodobniej była starsza. Tutaj dzieci nie rozwijały się prawidłowo. Może z winy ziemi i powietrza przyżartych skażeniem z wojny bolszewickiej, może z winy wojny aktualnej. Ma pan jeszcze? Nie. Mama by kupiła. Nie mam. Aha. Przyjrzał się jej ubiorowi. Charakterystyczne. Każda rzecz z innej parafii. Połatane szarogranatowe spodnie od kombinezonu. Cokolwiek za duże. Ubłocone tenisówki z długimi czarnymi sznurowadłami na modłę sandałowych rzemieni rzymskich legionistów oplatającymi ciasno nogi wyżej kostek. Prujący się różowy sweterek. Za mały. Też niezbyt czysty. Na nim górna część dresu o obciętych rękawach. Na lewej dłoni wełniana rękawiczka. Dziurawa. W kolorze jednolitego brudu. Dziewczynka miała jasne włosy, przewiązane z płowiałą chustą. Jasne włosy i ciemne oczy, ciemną twarz. Całą jakby w starych smugach olejnego smaru. Głodna? Bo co? Nic, zreflektował się. Nie mógł zacząć tak po prostu rozdawać jedzenia. Natychmiast zwróciłby na siebie uwagę. Ta zima była ciężka, lecz wędrując ze Ślązakiem przez kraje jakoś nie widział konających z głodu. Ale głód ma wiele twarzy. A on, urodzony i wychowany w świecie sytości, znał jedynie komiksowe wersje jeźdźców apokalipsy. Myślał ekstremami. Szokującymi ujęciami kamery. Nikt by nie otrzymał nagrody za sfotografowanie tej dziewczynki. Ani nie była kościście chuda, ani śmiertelnie ranna, ani też sama nie zabijała i nie zadawała okrutnych ran. Nie zaliczała się również do owych niezmiernie fotogenicznych nieletnich ofiar choroby popromiennej. A jednak to w jej oczach na jej twarzy zalegał ciężki cień nadchodzącego armagedonu. Jak masz na imię? Ziera. Odgryzła kolejny kęs jabłka. Dokąd pan idzie? Ja tak. Robotę jakąś znaleźć. Do Niemców? Ano, na Śląsk. Ma pan pieniądze? Podobno czasami puszczają darmo. Skrzywiła się. Pan w to wierzy? Wszyscy biorą. Sie zobacz. Bez przekonania skinęła głową. Splunęła pestką i usiadła obok Smyta, opierając się o beton i podciągając kolana pod brodę. Mama mówi, że teraz to już koniec. Nie zrozumiał. Koniec. No, wezmą się za łby, a potem przyjdą Chińczyki. A ruskie? Co ruskie? prychnęła. Dadzą im wódkę i będzie spokój. Smith chichotał w duchu, słuchając tej analizy politologicznej. A tata? spytał. Co? No, co on na ten temat sądzi? E, panie, mojego tatę to już trzy lata temu zabrali. Zabrali? Nie żyje, nie żyje. Przyłożyła do swojej skroni dłoń z palcami ułożonymi w pistolet. Puf. Wie pan, jak wtedy mózg wylatuje? Taki szary budyń na ścianie. Ale czasami kula ugrzęźnie w środku i wtedy nic nie widać. Ale zwłoda to serio. I wtedy głowy w ogóle nie ma. bu bu, 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 bu. A ja kiedyś strzelałam. Wie pan, jak to kopie? Mało mi z ręki nie wyskoczył. Strzelał pan kiedyś? Brat mówi, że najlepsze są te snajperskie. Człowiek idzie sobie pustą ulicą. A tu nagle nie wiadomo skąd. I załatwiony. Fajne, nie? Ale jeszcze lepsze są granaty. Znaleźliśmy kiedyś z bratem. Urany, mama mnie woła. Muszę lecieć. Poderwała się i odbiegła. Nie patrzył za nią. Czuł się winny, że w ogóle z nią rozmawiał. Miał zamęt w głowie, nie wiedział, co o tym wszystkim myśleć. Przebywał tu już wystarczająco długo, by nie posługiwać się kategoriami urazów psychicznych i traum dziecinnych. Lecz na ich miejsce nie znalazł żadnych innych narzędzi. W efekcie po prostu brakowało mu słów i świat rozpadał się na kawałki nieopisywalne. Ludzie, przedmioty, idee. Wszystko się rozmywało. Ta dziewczynka. Mój Boże, ta dziewczynka. Przecież ona w żadnym razie nie jest chora. To dla niej całkowicie naturalne. I tak. Na cokolwiek by spojrzał. Normalność nienormalności. Potrzeba nowych słów, nowych myśli, ale miał tylko stare. Patrzył i słuchał już bez wyimaginowanego kołpaka na głowie. Dom partii kubaturą odpowiadał średniowiecznym katedrom, i mniej więcej tyle samo słońca do środka wpuszczał. Kłębiło się tu w zimnym półmroku ponad tysiąc osób. Tych bardziej odległych widział już tylko jako cienie. W kątach, przy niedoburzonych ścianach, poustawiano niskie i wąskie łóżka, jakby prycze, na których leżeli chorzy. Od świeżego cmentarza, w jaki przemienił się miejski park, dzieliło ich nie więcej niż kilkadziesiąt metrów. Nie była to dobra wróżba. Przy chorych żadnych lekarzy, tylko rodzina, a i to nie zawsze. Nie wykluczone, że ktoś tam właśnie kona w samotności, a tuż obok bawią się dzieci. Przy filarze kilku starców rżnie w karty, oczywiście na pieniądze. I oczywiście są to niemieckie marki, bo przecież nie ruble, zżerane przez hiperinflację z ponaddźwiękową prędkością. W cienistym wnętrzu unosi się szum przyciszonych rozmów. Rozmawia się tak, by nie zwracać uwagi, niemal szeptem. Nawet matki wołające dzieci, bo już pora spać, nawet one czynią to jakimś zduszonym głosem, jakby w obawie poniesienia srogiej kary. Choć wszak nie ma żadnych strażników, żadnych żołnierzy, żadnych oficjeli. Tu sami uchodźcy, a mimo to rozmawia się po rosyjsku. Z perspektywy Nowego Jorku wydawało mu się to kolejnym sztucznym przymusem, powszechnie omijanym. Wszak od śmierci Stalina nie groził już szafot za użycie języka polskiego. Tymczasem okazało się zmianą bodaj najtrwalszą. Są takie dzieci, mówił Ślązak z jakimś gorzkim niesmakiem, są takie dzieci, co to już w ogóle tylko ruski. Z perspektywy Nowego Jorku wydawało się to zgoła niemożliwe. Trzy czwarte wieku, czy to aż tak wiele? Czy to naprawdę tak wiele? A przecież wystarczy się chwilę zastanowić, by pojąć, iż z ludzi, którzy polskiego nauczyli się w dzieciństwie jako języka, jeśli nie ojczystego, to w każdym bądź razie rodzinnego, dziś już żyją jedynie ostatnie niedobitki, że pokoleniem dzisiaj dominującym jest pokolenie ludzi śniących po nocach koszmary o tym, jak w publicznym miejscu wymknęło im się choć pół zdania po polsku. Można potępiać okrucieństwo takich metod, lecz przecież nikt nie neguje ich skuteczności. I wtem posłyszał puszczoną z magnetofonu o trzeszczącym głośniku polską piosenkę. Obdarzony wyjątkowo niskim głosem mężczyzna smętnie zawodził przy akompaniamencie rozstrojonej mandoliny. Nagranie było fatalne. Smith nie znał tego kawałka. Chociaż słyszał był już wiele jemu podobnych kiczowatych pieśnideł na nutę ludowych przyśpiewek: czarnej Zośce czarne kwiaty, czarnej Zośce czarny bez, słodki cału spiegowatej, zezowatej strumyń łez, dobre słowa cichej żonie, cichej żonie tysiąc słów, a kochankom słowo o niej i złą prawdę, bowiem znów. — Tak to będzie, długie lato. Tego lata zadrży świat. Obudził go ziczko, potrząsając za ramię. — Co za... — Zbieraj się, idziemy. Smith momentalnie oprzytomniał. Był wczesny ranek. Sądząc po kącie padania promieni słonecznych, ledwie świtało. Pozbierał swoje rzeczy, zarzucił na bark plecak. Ludzie pogrążeni byli we śnie, nikt nie patrzył. W drzwiach minęli się z rozespaną kobietą, wracającą od przycmentarnych dołów kloacznych. Na werandzie Smith złapał przemytnika za rękę. — Tak — odparł Ślązak, zanim Amerykanin zadał pytanie. Poszli. Na rogatkach była zapora. Stał tam transporter opancerzony. Na nim wylegiwało się dwóch ruskich. Trzeci siedział w trawie obok i zajadał kiełbasę, popijając jakimś mętnym płynem z brudnej flaszki o wyszczerbionej szyjce. Przy nim rozłożyło się trzech młodych mężczyzn w cywilu. Grali w karty i opowiadali sobie dowcipy. Soldat z kiełbasą częstował ich chlebem i cebulą. Czwarty z obsługi transportera, rozebrany do szarego podkoszulka, stał przy zaporze i palił papierosa. Przewieszony przez jego ramię włot kołysał się przy każdym zaciągnięciu. Zatknięte za pas charakterystyczne kwadratowe magazynki puszczały w pobliski las ostre zajączki z odbitych promieni zbliżającego się do zenitu słońca. Sielanka wojenna. Wiczko podszedł do palacza i zamienił z nim kilka słów. Ten się odwrócił i zawołał w stronę karciarzy. Niechętnie się pozbierali, schowali karty, podnieśli plecaki. Pożegnali się z żołnierzami i podeszli do Ślązaka. Smith obserwował to wszystko za pierwszych drzew lasu. I kiedy potem spotkał się z grupą za zakrętem szosy, spytał o tych Ruskich. — Fajne chłopaki — powiedział Ryża. Tymczasem Wiczko zbierał się do odejścia. — Zobaczymy się jeszcze kiedyś? — zagadnął go Amerykanin. Przemytnik po swojemu wzruszył ramionami. — Wątpię. Mruknął. Uścisnął mu rękę i odszedł. Trzech młodzieńców odprowadzało go spojrzeniami. Stary skurwysyn, skrzyknął ostrzyżony na łyso. Smith poczuł, że czas przejąć kontrolę nad sytuacją. Smith, rzekł wyciągając dłoń. Obawiał się, że z jakiegoś powodu zignorują ten gest, ale niepotrzebnie. Ryży zajął się przedstawianiem. Jan, Michał, Andrzej. On był Michał. Andrzej to ponury łysol, a Jan to ten trzeci. Chudy brodacz z blizną nad okiem. Smyta zaciekawiła wymowa imion Czystopolska. Sam ich dobór też mu się z czymś niejasno kojarzył. Zaśmiali się, gdy zapytał. Oczywiście, że co innego w papierach. Imienna ustawa, wiesz przecież. Ale to są nasze prawdziwe imiona. Faktycznie wiedział. W 24 równo z ustawą językową weszła w życie ustawa imienna, nakazująca nadawanie dzieciom jedynie imion znajdujących się w oficjalnym radzieckim rejestrze. Zmieniano nawet nazbyt polskie odczystwa. Tak więc ta trójka w bumagi wpisane miała zapewne jakichś Iwanów, Aleksiejów, Michałów. Od wybuchu powstania przez Republikę Nadwiślańską przewaliła się prawdziwa fala reimionizacji. Zrobiła się z tego po prostu moda. A ja jestem Jachim Welcman, powiedział Smith. Żyd repatriowany z Syberii. Bardzo dobrze, skinął głową reży Michał. Bardzo dobrze. Sprzęt w plecaku? Aha. To już gorzej, poskubał sobie brew. No nic. Coś wykombinujemy. — Gdzie jest wyżren? — Powoli, powoli. — Mówią, że ruszył z Bałkanów. — Wiosna w końcu. — A słyszeliście, że Czerniszewski nie żyje? — Co, znowu? — skrzywił się Andrzej. — Ten posmiertcow nie ma w ogóle wyczucia. — Ile w końcu można? — Istny kabaret z tego zrobił. Posmiertcow był ministrem obrony Rosji. Michał spojrzał w niebo. — No to... Pójdziemy. Ładny dzionek. Co będziemy tu sterczeć jak stare dzięcioły? Machnął na Andrzeja i ponurak ruszył naprzód. Zapewne jako czujka. Smith z dwoma pozostałymi wkrótce stracili go z oczu. Zresztą początkowo maszerowali bardzo powoli, pozwalając tamtemu wysforować się na odpowiednią odległość. Później jednak narzucili mordercze tempo. Macie broń? Rzucił Smith. Przerwie pomiędzy kolejnymi sapnięciami. Daj spokój, poradził mu przez ramię Michał, który szedł kilka kroków z przodu. Smith jednak nie dał spokoju i po chwili zagadnął milczącego dotąd Jana towarzyszącego mu z prawej. Daleko to? Ile dni? Tamten wzruszył ramionami. W końcu Amerykanin zrezygnował. Szkoda mu było tchu. Dopiero jak przystanęli na krótki odpoczynek przy strumieniu. Spróbował ponownie. Jan uśmiechnął się do niego. Mrugnął porozumiewawczo, podciągając sweter i wyszarpnął ze spodni kraciastą koszulę, ukazując czarny t-shirt z logo MGM, srebrnym nadrukiem, nieuchwytny ksawraz oraz zdjęciem Johna Furtre w roli ksawrasa Weżryna. Za aktorem kłębiły się czerwono-żółte płomienie, pędził czołg, biegło kilku żołnierzy strzelających z biodra, z włodów, a sam zabójczo przystojny furtre w podartej panterce z ryngrafem, z matką boską na piersi, z kawaleryjską szablą przy boku i ze straszliwych rozmiarów granatnikiem w ręce uśmiechał się drapieżnie do obiektywu. Ryży zobaczył to i wściekł się. — No przecież mówiłem ci, idioto, musisz to nosić. — Musisz? — co ty masz w tej czasce, mózg czy gówno? Wszystkich nas mogą przez ciebie utrupić, szlak. Smith powtórnie zerknął na reklamowy podkoszulek. Za coś takiego tutaj kula w łeb. Doprawda. Dziwne rzeczy urastają do rangi symboli. A przecież wcale się już nie dziwił. Moskwa nie mogła inaczej zareagować. Ta hollywoodzka superprodukcja stanowi fakt polityczny i nie sposób go ignorować. Człowiek złapany z pojedynczą płytą z tym filmem niechybnie zostałby uznany winnym co najmniej zamachu stanu. T-shirt gwarantuje jednak śmierć? Równie pewnie. Morda Furtre zyskała rangę politycznej deklaracji. Widywałem szatana przemocy. I szatana chciwości, i szatana porządliwości, ale na Boga... Byli to silni, jurni, szatani o ognistych ślepiach, którzy rządzili i powodowali ludźmi. Ludźmi, mówię wam. Lecz stojąc tam na zboczu wzgórza, poczułem, że pod oślepiającym blaskiem słońca w tym kraju zapoznam się z rozlazłym, kłamliwym, bladookim diabłem, opiekunem drapieżnego i bezlitosnego szaleństwa. To jak z tym wyróżnieniem przez otwieranie na chybił trafił Biblii. Bowiem następne zdanie jądra ciemności brzmi, jak chytry umiał być tak, że przekonałem się dopiero po kilku miesiącach i o tysiąc mil dalej. Aż dreszcz po mnie przebiegł. Zakląłem.